Studenci latem podróżują pociągami, samolotami lub promami. Poniższy wykres pokazuje liczbę studentów podróżujących poszczególnymi środkami transportu. No to przyjrzyjmy się wykresowi. Widać, że pięciu studentów podróżuje pociągiem, widać, że dziesięciu studentów podróżuje samolotem, a dwóch studentów wybrało prom. Pewnie do Szwecji. A pytanie brzmi: o ilu więcej studentów podróżowało samolotem niż promem? No to liczymy: 10 studentów poleciało samolotem, 2 wybrało prom, o ile 10 jest większe od 2? Możemy to policzyć, odejmując 10 odjąć 2. 10 odjąć 2 to 8. O 8 więcej studentów podróżowało samolotem niż promem. Widać to też na tym wykresie słupkowym. Jeżeli będziemy chcieli przemieścić się od dwójki tych, którzy podróżowali promem, do dziesiątki tych, którzy polecieli samolotem, to będziemy musieli dodać 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 8 więcej podróżowało samolotem niż promem. Jedziemy dalej. Sunia, Łazik i bestia zakopywały kości w ogrodzie. Wykres pokazuje, ile kości każdy z psów zakopał. Sunia zakopała 10 kości. Łazik zakopał 3 kości. Bestia zakopał 7 kości. O ile mniej kości od Suni zakopał Łazik? No to zobaczmy. Łazik zakopał 3 kości. Sunia zakopała 10 kości. O ile mniejsze od 10 jest 3. Jeżeli chcemy przejść od 10 do 3, to musimy zabrać 7. 10 odjąć 7 równa się 3, albo 10 odjąć 3 równa się 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. W takim razie Łazik zakopał o 7 kości mniej niż Sunia. 10 odjąć 3 równa się 7. Różnica tutaj to 7. No to zróbmy jeszcze jedno. Pogoda w listopadzie była na przemian słoneczna, pochmurna i deszczowa. Poniższy wykres pokazuje liczbę dni każdego rodzaju pogody. W listopadzie było 18 dni słonecznej pogody, było 7 dni pochmurnych i 5 dni deszczowych. Ile było dni deszczowych w listopadzie? Właśnie to przed chwilą powiedzieliśmy. Patrzymy na kategorie deszczowe, i wyraźnie wykres pokazuje nam, że słupek deszczowe kończy się na wysokości 5. W listopadzie było 5 dni deszczowych.